Partnerem strategicznym programu jest PKO Bank Polski. W czasie wiosennego lockdownu środowisko przedsiębiorców apelowało do pana premiera, aby jak najszybciej odblokować gospodarkę i przy takich mocnych, zaostrzonych kryteriach epidemiologicznych rozpocząć działanie. Taką datą, o którą prosiliśmy, był 1 lipca i to zostało spełnione, gospodarka ruszyła. Firmy zainwestowały w środki zabezpieczające, duże pieniądze, w procedury i powolutku to się zaczynało rozkręcać, a już na końcu w październiku to już sobie pędziło bardzo dobrze, stąd te wyniki, o których pan redaktor powiedział, i wszyscy byli pełni optymizmu, że te 3,5 miesiąca blokady, które przeszliśmy także suchą nogą, także dzięki tym 140 miliardom, które poszły do gospodarki, zostały skierowane, a uzyskane z emisji obligacji. No mamy w tej chwili dwa rozwiązania. Jedno to jest jak zwykle ta szybka ścieżka Polskiego Funduszu Rozwoju. To jest dobry kierunek, bo już pokazała ta pandemia wiosenna, ta pierwsza fala tak zwana, że PFR jest dużo bardziej elastyczny w wydawaniu środków. A druga to jest ta ustawa covidowa, no, która w praktyce zrealizuje się pewnie gdzieś w połowie czy pod koniec stycznia. Kierunek jest dobry, natomiast kłopoty, które są dzisiaj, to cała ta struktura oparta jest na numerach PKD, na typie opisie działalności przedsiębiorstwa. Nastroje były niezwykle optymistyczne, tak? Czekaliśmy, aż się całkiem te obostrzenia będzie można znosić. No, 15 października zostało wylane wiadro zimnej wody na głowy przedsiębiorców. No i dzisiaj te nastroje są dużo, dużo gorsze, no, zwłaszcza w tych branżach, które są zamknięte całkowicie, albo w branżach, które współpracują z branżami zamkniętymi. Kiedy zamykamy granice, a takie sytuacje w przyszłości będą coraz częstsze, to żeby nie tylko z powodów epidemiologicznych nie dochodziło do rozprzestrzeniania się właśnie wirusa, ale również z powodów gospodarczych, wtedy dany kraj funkcjonuje na trochę wolniejszych obrotach, ale funkcjonuje popyt i podaż, jest obrót gospodarczy. To mogliśmy zauważyć, panie redaktorze, właśnie w Polsce. Kiedy były zamykane granice, to ten nasz ruch gospodarczy nie redukował się tak mocno relatywnie, jak to było w innych krajach. Również z tego powodu, że nasze inwestycje zagraniczne, czy nasze przedsiębiorstwa, które czerpią, produkują za granicą, czerpią zyski, tam operują, nie stanowią dużego udziału. Takie właśnie państwa, które mają duże operacje biznesowe za granicą, zauważyliśmy, że ich obrót, ich gospodarka znacznie bardziej przyhamowała. Ja myślę, że przyszły rok będzie jednak trudniejszy niż to, co nam się dotąd wydawało. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę nawet w polskiej skali nie mamy żadnej pewności, że w początku roku nie czeka nas narodowa kwarantanna czy lockdown, jeśli chcemy to nazywać normalnie. Jeśli chodzi o jakby zbieranie się tych gospodarek europejskich i światowych po koronawirusie, no to pewnie też cały pierwszy kwartał będzie jeszcze okresem, kiedy zaczniemy się szczepić. Mam nadzieję zmniejszać te liczby zachorowań, natomiast nie byłbym specjalnym optymistą, jeśli chodzi o rok 2021. Na pewno powrót do wzrostu, no bo to w naturalny sposób chociażby wypełnienie tej dziury po roku 2020 będzie wymagało, spowoduje wzrost, ale nie ma żadnych podstaw dzisiaj do tego, żebyśmy się stali jakoś hura optymistyczni. Powinniśmy właśnie wrócić do, można by powiedzieć, jakby pewnego zarządzania gospodarkami czy ekonomiami narodowymi. I właśnie to wiąże się z tym mechanizmem zamykania granic. Tutaj właśnie pan przytoczył Kazimierza Wielkiego, prawda, i skuteczność tego. Gospodarki czy ekonomie, modele szły w kierunku globalizacji polegającej na tym, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak rządy narodowe. Zresztą Unia Europejska, Niemcy chcą stworzyć superpaństwo i usunąć
nie tylko tożsamość narodową, ale instytucje narodowe, parlamenty narodowe i rządy narodowe. Funkcje Polska by sprowadzana była, czy inne kraje właśnie, do roli województwa. I taka jest tendencja, generalnie takie jest myślenie w różnych właśnie częściach świata, w szczególności właśnie w Europie. To oczywiście jest prawda i wiele takich działań z Brukseli nieprzemyślanych wychodzi. No ostatnie, te, które uderzają w transport, podnoszą koszty transportu, przecież nie tylko dla polskich przewoźników, ale dla całej Europy, co spowoduje oczywiście wzrost kosztów ceny towarów, które będą mniej konkurencyjne od towarów chińskich i innych, bo przecież cały świat w tej chwili szybko pędzi gospodarczo, a my musimy z nimi konkurować. No są takie rozwiązania niezrozumiałe, jakieś ideologiczne, ale też sporo tych dyrektyw przez polskich urzędników jest obudowywanych prawem, które wcale nie jest wymagane dyrektywą. Mówimy zawsze Unia Europejska plus zero, a tu się okazuje, że do każdej dyrektywy próbuje się dorzucić różne swoje własne zapisy, zwiększające właśnie koszty działalności, zwiększające biurokrację. Dlaczego tam? No bo tam jest łatwiej przeprowadzić przez Sejm. Ja byłem posłem 3 kadencje i wiem, że jak przychodziła ustawa i było napisane, że wynika ona z implementacji dyrektywy Unii Europejskiej, to od razu się mniej posłowie tym interesowali. Tak? Więc najlepiej dla biurokracji przeprowadzać zmiany, których nie mogą zrobić normalną ustawą, właśnie doklejając takie różne rzeczy do ustaw dotyczących dyrektyw. Bardziej, największym problemem jest nie inflacja, tylko największy problem jest jakość tego, co tworzymy. A ta jakość wynika z faktu, że jest to robione bardzo szybko, no i bez takiego jakby kulturowego jednak wykorzystania elementu dialogu. Dialog jest możliwy, pokazują to doświadczenia różnych jednak wyjątków, gdzie raptem pomysły pojawiały się czy w Radzie Dialogu Społecznego, czy w ogóle w dyskusjach między przedsiębiorcami a rządem, więc myślę, że to jest największy problem, a nie sam wolumen prawa tworzonego, który zwłaszcza dzisiaj przez COVID jest jeszcze powiększany. Coraz liczniejsza ta cywilizacja, mimo wszystko charakteryzująca się coraz większym chaosem. Coraz większym chaosem właśnie, który, że tak powiem, jest trudniej już w jakiś sposób z perspektywy takich niebezpieczeństw tworzyć jakieś mechanizmy prewencji. I dlatego to jest właśnie czas, żeby o tym pomyśleć. I wrogiem dla takiego działania jest niestety myślenie w biznesie, w ekonomii krótkoterminowe. Zarobić dzisiaj, prawda, a to, co będzie za 5 lat, już nie myślimy. Wszyscy myślą, że pandemia, koronawirus minie, że będą szczepionki i wrócimy do tego, jak było. Proszę Państwa, tak nie będzie. Tak nie będzie. I również niektórzy epidemiolodzy, czy też specjaliści, eksperci od medycyny, od biologii, przedstawiciele rządów, liderzy, prawda, którzy tak myślą, czy próbują też nastawiać społeczeństwo, jest to błędne podejście. Tak nie będzie. Świat będzie wyglądał już inaczej. Takie produkty będą z tych różnych laboratoriów cały czas wyciekały. I jeśli nie popatrzymy na to w ten sposób, to będziemy mogli się liczyć z takimi właśnie zaskoczeniami. My umawiamy się tego, że Polska może nie wyjść, bo to jest trudny i długi proces, ale na pewno stać się po raz kolejny przed murzem. Nie chcemy być przed murzem. Chcemy być pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, który w pełny sposób jakby decyduje o tym, gdzie ta Unia ma i w jaki sposób ona ma pójść, że będzie przy stole. No a dzisiaj wprowadzając chociażby ten system weta, jednak stawiamy się trochę na marży i to nie tylko tego, bo tu zaraz wrócimy pewnie o dyskusji o duecie francusko-niemieckim. Dzisiaj nasze weto najbardziej zaszkodzi i najbardziej zirytuje, to już pojawiło się zresztą w wypowiedziach, Portugalii, Hiszpanii, Włochom, bo to są kraje, które najbardziej ucierpiały z powodu COVID-a i one najbardziej jak kania drżu oczekują na te plany odbudowy. Także dla nas może nie wyjście, ale na pewno stanie się przed murzem Europy. To nie jest miejsce, w którym chcielibyśmy się znajdować. Czyli jeszcze raz, właśnie słabość gospodarki obnaża się w kryzysie, w każdym kryzysie. I właśnie widzimy, że ekonomia, gospodarka europejska, Unii Europejskiej i strefy euro jest bardzo nieefektywna. I stąd właśnie, panie redaktorze, te moje badania pokazujące, że skumulowany bilans
skumulowane PKB ze stratami w koronawirusie, w krajach Europy Zachodniej pokazują bilans ujemny. A zatem to jest obnażenie tej gospodarki. Możemy oczywiście tu pokazać też szczegóły, jakie problemy, w których sektorach, w których mechanizmach ta gospodarka źle działa, bo ten pomiar, ta analiza, o której mówię, jest robiona na tle gospodarki globalnej. Tych warunkowaniu Funduszy Europejskich, Krajowego Planu Odbudowy, my nie bronimy polskich interesów. Te zapisy, które są dzisiaj warunkujące Krajowy Plan Odbudowy i budżet, to są zapisy dotyczące transparentności i braku korupcji w użytkowaniu środków. A to są zarzuty stawiane wobec Węgier, a nie wobec Polski. Polska zawsze była doskonałym przykładem kraju, który te budżety realizował w sposób transparentny i z jakąś naprawdę ograniczoną ilością korupcji. Więc walczymy też przy okazji w wojnie, która nie do końca jest nasza. Ale właśnie na gruncie wniosków, które płyną z pandemii, trzeba powiedzieć nie, ponieważ ten model w sytuacji, gdybyśmy nie mieli właśnie kierowania, czyli naszego rządu, włoskiego, węgierskiego, to w obecnej sytuacji przeżywalibyśmy tragedię. I ja sformułowałem taki wniosek w postaci stworzenia czegoś, co nazwałem model gospodarki narodowej odporny na pandemię i kryzysy, quasi odporny. I pan przypomniał Kazimierza Wielkiego, funkcjonowanie w związku z tym takiego modelu musi opierać się o zabezpieczenie podstawowych, ważnych spraw, jak energia, jak żywność, jak komunikacja, i wiele jeszcze, edukacja, wiele innych wymiarów, zabezpieczenie, czyli utrzymanie zdecydowanie wojsko, siły bezpieczeństwa, prawda, policja w jurysdykcji właśnie danego kraju. Unia Europejska na pewno wymaga zmian i reform, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, nie wprowadzimy tych zmian, bo ja pamiętam pierwsze lata aktualnych rządów, były deklaracje o tym, że pojawiają się polskie pomysły na zmiany Unii Europejskiej. No i trudno będzie te pomysły zgłaszać, jeśli będziemy na granicy, jeśli nie będziemy przy stole. Więc po pierwsze, pierwszym elementem jest to, że powinniśmy być przy stole i być jakby wiarygodnym partnerem, który oczywiście broni swoich interesów, ale z drugiej strony my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w świat poszła zlepka pod tytułem Polska nie chce praworządności. Dlatego właśnie ten w sytuacji kryzysu popyt wewnętrzny jest kluczowy. I teraz właśnie w takiej sytuacji my, jak mówimy na przykład o polskich produktach, w ciągu roku my kupujemy z zagranicy na kwotę około 800 miliardów właśnie złotych. To jest, że tak powiem, około 1/3 polskiego PKB. Z tego moglibyśmy zrezygnować, bo nie wszystko oczywiście można wyprodukować w kraju, moglibyśmy zrezygnować, nie wiem, czy w 1/3. Czyli w tym wypadku ten obrót, który te pieniądze, które wypływają za granicę w kwocie około, powiedziałbym, 500 miliardów, zostają w kraju. I to jest ta tarcza 590, jak ja ją nazwałem. Proszę zobaczyć, zatrzymanie 500 miliardów w kraju w ciągu roku, to jest właśnie pieniądz, który jest w gospodarstwach domowych, który mają producenci, jest w tym właśnie tutaj obrocie. 500 miliardów to jest wiele, dużo powyżej tarczy anty-covidowej, którą zrobiliśmy właśnie w Polsce. Jeszcze nie wiadomo, kiedy te pieniądze w ogóle popłyną i właśnie w jaki sposób. Stąd trudno się dziwić przedsiębiorcom, zwłaszcza właśnie mówię z tych zamkniętych branż, że nie mają dobrych humorów i widzą swoją przyszłość w czarnych barwach. No ale oczywiście są szanse, żebyśmy i ten problem przeszli, jeżeli rząd czy teraz po przyjęciu ustawy, czy w rozporządzeniu, bo jest taka furtka, że później w rozporządzeniu można jeszcze powiększać te grupy firm, które powinny dostać rekompensaty, obejmie wszystkich, którzy są zamknięci i nie mają przychodów, ale ten kolejny lockdown nie potrwa dłużej niż do 1 stycznia, no to mamy też możliwości, żebyśmy znowu w nowy rok weszli z działającą gospodarką. Cały czas mówimy jako środowisko,
stanowisko, że lepiej jest, żeby firmy pracowały nawet w większych obostrzeniach, niż były zamknięte, bo jak są zamknięte, to nie tylko, że wymagają rekompensat, wymagają pieniędzy, ale także nie dostarczają pieniędzy do budżetu. Główny kłopot jest tym, żeby te pieniądze po pierwsze szybko trafiły, no po drugie trafiły do wszystkich tych, którzy tego potrzebują, no bo dzisiaj ta pomoc musi być siłą rzeczy punktowo udzielana i my tutaj bardzo walczymy o to, żeby ona trafiła rzeczywiście do tych, którzy najbardziej tego potrzebują. No a drugi element jest taki, to jest też myślę krytycznie i najważniejsze, to jest to, żeby jak najszybciej te branże odmrażać, żeby jak najszybciej no dzisiaj zwalczać tą pandemię, a jutro hotelarstwo, gastronomię w warunkach bezpiecznych oczywiście, ale jednak odmrażać, bo tutaj jakby te zasoby finansowe na pomoc po pierwsze przyjdą późno, dla wielu firm pewnie za późno, no bo one do końca stycznia trudno im będzie czekać, a po drugie też nie trafią do wszystkich, więc najważniejsze dzisiaj jest to, żebyśmy jak najszybciej wrócili do w miarę normalnego funkcjonowania. Normalny to pewnie będzie dopiero za rok, ale w miarę normalny i jednak otwierające nie tylko stoki narciarskie, ale też i gastronomię, i hotele w jakichś ograniczonych, ale jednak ramach. Bez przeprowadzenia zmian w otoczeniu gospodarczym w Polsce podnoszenie się z tego kryzysu będzie bardzo trudne, długie, dlatego zaproponowaliśmy tutaj jako rzecznik i Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku, już 250 organizacji w tej chwili, żeby przeprowadzić te zmiany w postaci takiej dziesiątki rzecznika. To są zmiany, które spowodują obniżenie kosztów działalności w Polsce, zmniejszenie biurokracji, czyli przeznaczenie więcej czasu dla właśnie prowadzenia firmy, a nie na wypełnianie różnych papierów, no i poprawienie takiego poczucia bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, co jest niezwykle ważne przy inwestycjach. Bez inwestycji nie rozruszamy na tyle gospodarki, żeby wrócić szybko do poziomu życia sprzed pandemii. To jest niezwykle ważna sprawa. Jeśli politycy wezmą dziesiątkę rzecznika do realizacji i zaczną to wdrażać, to oceniamy, że będzie dużo, dużo łatwiej wrócić do tej rozpędzonej gospodarki, jaka była przed COVID-em. Z COVID-u, z tego kryzysu należy wyciągać wnioski dotyczące dwóch spraw. Pierwsza to, że inwestycje są właśnie tym ważnym czynnikiem dotyczącym jakby poprawy kondycji gospodarczej w trakcie kryzysu, ale też po kryzysie. I druga sprawa to jest remodeling, czyli inne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Czyli, że tak powiem, wnioski z tego kryzysu powinny być takie, żeby się zastanowić, jakie usługi, jakie produkty, jakie rodzaje działalności są potrzebne właśnie w sytuacjach kryzysów. Musi być podjęta decyzja na szczeblu politycznym, czyli na szczeblu premiera i ewentualnie Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli Zjednoczona Prawica uzna te punkty jako punkty, które pozwolą gospodarce szybciej osiągnąć ten stan sprzed pandemii, to zostanie to wprowadzone. Jeżeli nie uzna, to będziemy oczywiście o tym dyskutowali bardzo długo. Być może tylko poszczególne punkty się uda nam wprowadzić. Ja tylko przypomnę, że tam część punktów z dziesiątki jest już realizowana, bo jeżeli dzisiaj jest ustawa w Sejmie, którą pan premier Morawiecki przedłożył i też zresztą w dialogu z przedsiębiorcami i z rzecznikiem o tym, że zwiększamy ten zakres możliwości korzystania z płacenia podatku dochodowego w formie ryczałtu. Partnerem strategicznym programu był PKO Bank Polski.